moi kochani, kończymy rekolekcję zastanowieniem się nad tym, co buduje naszą więź rodzinną, co buduje małżeństwo, co buduje jedność naszą, bo to jest istotne. Moi drodzy, nic nie ma ważniejszego niż rodzina w życiu. Tak naprawdę tam rodzi się to, co najważniejsze. Rodzi się życie, rodzi się człowiek. I ten człowiek w rodzinie otrzymuje miłość, a więc przekonanie, że jest potrzebny komuś, że jest kochany. I jeśli to otrzyma, wtedy dopiero sam będzie mógł kochać, będzie mógł dawać szczęście drugiemu człowiekowi. Jeśli tego nie zazna, może być uzdolniony bardzo, może mieć wiele bogactwa, nie znajdzie szczęścia. W rodzinie, moi kochani, wszystko, co ważne, się zaczyna i wszystko, co ważne, się kończy. Dlatego ważne, żebyśmy zwracali uwagę na tę jedność rodzinną. Żebyśmy umieli po prostu żyć w jedności. Żebyśmy umieli sobie wybaczać, o czym mówiliśmy. Żebyśmy umieli się jednać. Żebyśmy umieli się wzajemnie miłować. Żeby inni właśnie poznawali, że jesteśmy ludźmi wiary. Popatrzcie, po tym poznaję, że jesteście uczniami moimi, mówi Jezus, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. I tę miłość wzajemną wynosimy z rodziny, albo jej nie wynosimy, jesteśmy nieszczęśliwi. Dlatego rodzina jest taka ważna i każdy tutaj musi zakasać rękawy, pracować nad swym charakterem po to, żeby innym było z nim dobrze, żeby inni się od niego czegoś uczyli. Nie wolno się pytać, czy mnie jest dobrze z tą żoną, z tym mężem, ale czy jemu jest ze mną dobrze. To jest bardzo ważne. Czy jej jest ze mną dobrze? To jest bardzo ważne pytanie. Moi drodzy, jak wiecie, jestem w górach i tam górale budują piękne domki. Zawsze gdzieś tam pierwsze piętro, albo przynajmniej parter jest wyłożony pięknymi, okrągłymi kamieniami. Pewnie widzieliście te domki góralskie. Dlaczego te kamienie są takie piękne? Piękne, okrągłe i tak dalej. Nikt ich naprawdę nie obrabia. Nikt ich nie obrabia. One są wyjmowane z górskiego potoku. Kiedy mgną, kiedy woda je unosi, obijają się o siebie i te nierówności znikają. Kiedy się o siebie obijają, właśnie wtedy się stają gładkie, uładzone. I tak jest, że nasze charaktery są czasami sękate, to prawda. Ale kiedy się ścieramy, to wtedy stajemy się także piękni, bo stajemy się gładcy. Bo widzimy, że ja mam wiele do zrobienia, nie tylko drugi człowiek. I jeśli się staram, żeby drugiemu było ze mną dobrze, to staje się jak ten gładki kamień piękny, obrobiony, który nadaje się na wystawę właśnie na to, żeby zdobił dom. I coś jest tak jak w naszych rodzinach, moi drodzy. Ojciec Pio bardzo często powtarzał małżonkom: pamiętaj, że ślubowałaś nie tylko temu człowiekowi, ślubowałaś Bogu samemu. Bóg słyszał tę przysięgę, bo ją składałaś przed Bogiem. Tak samo ty przed Bogiem składałeś przysięgę, że będziesz wierny, że nie opuścisz aż do śmierci tego człowieka. I dlatego ojciec Pio powtarzał często: jeśli zamkniesz oczy, jeśli twoje serce już przestanie bić, staniesz przed Bogiem, to Bóg pierwsze pytanie, jakie ci zada: gdzie jest twój małżonek? Czy on idzie też w tym kierunku, w moim kierunku? Bo to było twoje zadanie. Tutaj go prowadzić, bo wziąłeś za tego człowieka odpowiedzialność. I to nie tylko za życie doczesne. Wziąłeś odpowiedzialność za tego człowieka, także za jego życie wieczne, za jego wieczność całą. To jest niesamowite. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że bierzecie, moi kochani, przez sakrament małżeństwa odpowiedzialność za zbawienie drugiego człowieka. Jest to takie bardzo ważne, żebyśmy mieli tę świadomość. I dlatego nie ma miłości bez odpowiedzialności za człowieka. Miłość to odpowiedzialność. To bardzo ważne. Miłość to także właśnie darowanie przebaczenia.
Mamy codziennie okazję do tego, żeby sobie wybaczać nasze ułomności, nasze jakieś niedomagania, bo przecież każdy z nas je ma. Schematycznie mówiąc, mówią psychologowie, mężczyzna w domu no, ma zawsze okazję wybaczyć kobiecie to, że trochę więcej mówi. Kobieta zwykle, jak to obliczyli psychologowie, średnio wypowiada 2900 słów więcej na dobę od mężczyzny. No bo ona poprzez swoje lęki wypowiada, no a lubi mówić i tak dalej. I co jest ważne? No właśnie ona taka jest. Może czasami ci więtą uszy, ale masz ją przytulić, pokochać, bo przecież ona ma dużo w sobie wrażliwości. Ona musi znosić twoje niedomagania męskie, że ty nie zwracasz uwagi na te małe rzeczy. Na to, że właśnie wejdziesz z butami zapłodzonymi, a ona pięknie wysprzątała. Nie musi znowuż tą ścierkę wziąć. Może ją to mniej kosztuje niż ciebie, ale musi się natrudzić, żeby było czysto. Ona dba o tą estetykę. I razem, popatrzcie, tworzycie dopiero całość. Świat jednostronny, męski albo kobiecy jest zawsze trochę zubożony. Dopiero to pełne spojrzenie na życie właśnie daje małżeństwo, daje ta wspólnota rodzinna, gdzie ludzie są sobie wierni, gdzie ludzie są sobie wierni. Jest piękny przykład kobiety, która umiała przywrócić do życia właściwie swojego niewiernego męża. Mąż ją zdradzał, miał kochankę. To była tajemnica Poliszynela. Nawet córki o tym już wiedziały, słyszały. I kiedyś, kiedy wracał z kochanką, nastąpił wypadek. Wpadł w poślizg i istotnie on został sparaliżowany. Na wózku inwalidzkim już go posadzono w szpitalu i powiedziano, że straci władzę nogami na zawsze. I kochanka nie przyszła do szpitala, ale do szpitala codziennie przychodziła wspaniała, wierna żona. I kiedyś tę żonę, swoją mamę, zapytały swoje córki: mamo, skąd masz tyle siły? To, co robisz, to dla nas największe bohaterstwo, bo my jesteśmy teraz młode dziewczyny i teraz jest świat inny, inaczej wygląda. Gdy mnie zdradzi partner, powiedzmy, jest koniec. A ty jesteś taka wierna, taka pokorna. Skąd masz tyle siły? A matka prosto dzieciom swoim odpowiedziała: kochane córki, to nie jest żadne bohaterstwo, to, co robię. To jest prosta konsekwencja przysięgi małżeńskiej, którą kiedyś wypowiedziałam. Niestety ojciec wasz okazał się niewiernym, ale to mnie nie zwalnia do tego, żeby dotrzymać Bogu słowa, bo ja też Bogu ślubowałam. Tak piękne świadectwo żony i matki, ona jest wierna. I tym kiedyś tak zwyciężyła swojego męża, możemy powiedzieć tak, tak czuł się przy niej niegodnie, bo rzeczywiście to wyszło wszystko na jaw. I kiedyś powiedział jej, że ocaliłaś mi życie, moja kochana żono, nie jestem godzien twojej miłości, czuję się przy tobie taki mały, ale wiedz, że przy tobie tak czuję się dobrze, że to, że mi przebaczyłaś, chcę znowuż być uczciwym człowiekiem i gdybyś tego nie zrobiła, nie byłoby mnie. Moje życie byłoby nieobecne. Miłość żony potrafi tak wiele, popatrzcie. I to jest ważne, żeby być wiernym, żeby być człowiekiem, który traktuje drugiego człowieka poważnie, bo siebie traktuje poważnie, a przede wszystkim Pana Boga traktuje poważnie. I to jest ważne, ta wierność małżeńska, odpowiedzialność za drugiego człowieka, ofiarność, to są cechy miłości, które ślubowaliście kiedyś. I trzeba je odnawiać. Trzeba na nowo sobie mówić, jestem wierny, bo to świadczy o mojej godności. O tym, że traktuję siebie poważnie. I to jest bardzo istotne, moi drodzy. Dalej w małżeństwie, w jedności rodzinnej, co jest ważne? Ważne jest to, żeby ludzie zrozumieli, że ta przysięga małżeńska jest do końca życia ważna. Moi drodzy, ja wam powiem właśnie teraz o takim negatywnym przykładzie, który dla mnie jest takim dowodem na to, że bez Boga, bez wierności małżeńskiej ludzie
nie są szczęśliwi, chociażby mieli wszystko. Trzeci rok z rzędu jestem w Polsce. Wcześniej przez 6 lat pracowałem w Austrii, w Wiedniu. Tam mamy piękny klasztor, bardzo ważny, zresztą notabene bracia nasi ułożyli piękny rytuał pogrzebowy dla rodzin cesarskich, dlatego że nasz klasztor w Wiedniu jest jak Wawel dla Polaków. Tam spoczywają w podziemiach naszego klasztoru wszyscy cesarze austriaccy. Habsburgowie upodobali sobie nasz klasztor, naszych braci, chcieli, żeby się bracia nad nimi modlili i tam są. I kiedy umierał cesarz, bracia zamykali kościół, modlili się z lampami w ręku, w kościele, jak te roztropne panny i kiedy zbliżał się kondukt żałobny, następca cesarza w imieniu zmarłego pukał do drzwi i na pytanie, kto tam czego sobie życzy, wymieniał jego tytuły, kto zmarł i tak dalej. I bracia odpowiadali, nie znamy takiego. Więc po raz drugi musiał pukać następca tronu cesarskiego i na pytanie, kto tam ze strony braci czego sobie życzy, już wymieniał jego dobre uczynki, że to umarł Otto von Habsburg, uczestniczyłem w ostatnim pogrzebie w 2011 roku. To był ostatni następca tronu, już więcej nie będzie, bo urodził się jeszcze kiedy była monarchia, przed 1918 rokiem. I na pytanie właśnie, kto tam wymieniano jego tytuły, bracia odpowiadali, nie znamy takiego. Dopiero po raz trzeci, gdy pukano i na pytanie, kto tam czego sobie życzy, przedstawiciel rodziny cesarskiej mówił, umarł Otto von Habsburg, następca tronu, ale to przede wszystkim śmiertelny, grzeszny człowiek. Prosi Boga o miłosierdzie i was, bracia, o modlitwę za jego duszę. I bracia odpowiadali, takiego znamy, niech wejdzie. Noszono zmarłego cesarza do kościoła. To było takie zawsze pouczające dla ludzi, że przed Bogiem nie ma cesarza, króla. Wszyscy są śmiertelnymi, grzesznymi ludźmi, którzy mogą jedynie liczyć na Boże miłosierdzie. Ale moi drodzy, w tym Wiedniu, 6-letnim moim pobycie doświadczyłem czegoś niesamowitego. Ponieważ Wiedeń rzeczywiście jest pięknym miastem, zadbanym. Ten dryg niemiecki, porządek jest czysto, schludnie, a przez piękne miasto, mnóstwo pałaców, mnóstwo parków. 8 rok chyba z rzędu jest taki ogólnoświatowy plebiscyt na najlepsze miejsce do życia na ziemi, jeśli chodzi o społeczność powyżej 1 miliona mieszkańców. Wiedeń ma mniej więcej tyle, co Warszawa. I Wiedeń wygrywa 8 rok z rzędu na najlepsze miejsce do życia na ziemi dla takiej społeczności, bo jest idealna, 6 linii metra, sztuczna wyspa na Dunaju o długości 20 km. No cudownie wszystko urządzone, wspaniała opieka lekarska. I jakieś było moje zaskoczenie, że w tym raju na ziemi, kiedy się spotykałem z ludźmi starszymi, ale nie tylko Austriakami, w tych Alpesheimach, nigdzie nie spotkałem tak narzekających ludzi na wszystko, jak tam. To było dla mnie z takim szokiem. Żyją w raju na ziemi, a z drugiej strony narzekają na wszystko, na pogodę. Oczywiście teraz to Austriacy wszystkiemu winni i tak dalej, ale narzekają na wszystko i myślę sobie, Boże, dlaczego tak jest? Moi kochani, odpowiedź jest banalnie prosta. Odpowiedź jest dla mnie dowodem na to, że bez Boga ani do proga. W tym raju na ziemi od 3 do 5% ludzi, zaledwie niby chrześcijan, znajduje drogę do kościoła, modli się. Od 3 do 5%. A więc uważają się, że no, Pan Bóg niepotrzebny, mają dobrobyt i tak dalej, więc no po co się modlić, po co Pan? I teraz, jeśli się zostawia Boga, moi drodzy, to konsekwencją tego jest to, że zostawia się też drugiego człowieka. 52% mieszkańców Wiednia to tak zwani single. A więc po prostu żyją ze sobą jakiś czas, jeśli jest im dobrze, potem jeśli nie, no to według tego przysłowia żegnaj gienia, świat się zmienia. Dobra. I konsekwencją tego jest, że rzeczywiście jest pustka, jest samotność, jest brak poczucia spełnienia, jest gdzieś poczucie zawodu też na samym sobie.
Bo jeśli się zostawia Boga, jeśli człowiek się nie modli, jeśli człowiek nie chce żyć po Bożemu, to tak naprawdę wtedy także drugi człowiek jest nieważny. Nie liczy się. Nie liczą się więzi. I ileż tych smutnych twarzy, gdzie oni są w tych Alzheimerach, mają opiekę cudowną, medyczną, ale cóż z tego, kiedy tak naprawdę nikt ich tam nie odwiedza, bo te więzi rodzinne są bardzo takie słabe i dzieci przyjdą najwyżej wtedy, kiedy już będzie mowa o spadku, kiedy już ten treść będzie umierający, wtedy się zgłoszą, prawda? Więc dla mnie Austria, pobyt 6-letni w Wiedniu jest niezbitym dowodem na to, że jeśli ktoś zostawia Boga, nie chce żyć po Bożemu, układa sobie życie po swojemu, nie znajdzie szczęścia, chociażby mieszkał w raju na ziemi, w takim miejscu, jakim jest Wiedeń, moi drodzy. Dlatego ważne jest, żebyście nie dali się omamić, żebyście nie dali sobie wyrwać Boga z waszych rodzin, żebyście nie dali sobie wmówić, że tak łatwo można się rozchodzić, że tak łatwo można drugiego człowieka potraktować z buta za przeproszeniem, że tak łatwo drugi człowiek jest nieważny, byle nie było dobrze, bo wtedy człowiek po prostu nie będzie szczęśliwy. I to jest ważne. To jest ważne. Więc dlaczego istotne jest, żeby wracać do modlitwy i do Eucharystii? To są dwa środki, które budują małżeńską wspólnotę i wspólnotę rodzinną. Budują rodzinną wspólnotę. Jeśli ludzie się modlą razem, oni się do siebie zbliżają. Nawet kiedy się pokłócili, posprzeczali, są jakieś żale, pretensje, to jeśli się wspólnie modlą, zbliżają się też do siebie, nie tylko do Boga. I przecież jeśli się pomodli, nie będą się zaraz kłócić. Nie będą sobie sprawiali wypominków. Bo czasami w tej rodzinie, w tym małżeństwie tak wypominki trwają cały rok, a powinno się ustanowić. Listopad jest od wypominków, całe 11 miesięcy są wolne od tych wypominków, prawda? Natomiast właśnie, jeśli ludzie się razem modlą, mają siłę do tego, żeby umieć siebie kochać takimi, jakimi są. Nie takim, jakim by się chciało, żeby był ten drugi człowiek. On jest taki, jak jest i takim go kocham. I to jest mądre, bo miłość zmienia człowieka. Jeśli ktoś czuje się kochany, to mimo wszystko on się zmienia. On ma to poczucie, że ktoś go rzeczywiście potem kocha i warto dla tej miłości żyć. Moi drodzy, kiedyś jako młody kapłan odwiedzałem pewną rodzinę w Krakowie, pani Wandy i Tadeusza. Oni bardzo prosili, żeby przychodzić do nich jak najczęściej z Komunią Świętą. Bo pani Wandzia była już na wózku inwalidzkim, była pora na stwardnienie rozsiane. Taka przykra choroba, bo zanikają mięśnie, jak wiecie, i człowiek po prostu traci władzę. Wtedy pamiętam, że miała trudności z podniesieniem szklanki herbaty do ust. I po ludzku wyglądali tak, że przez ludzi pewnie byli tak sądzeni jako ludzie nieszczęśliwi. A uwierzcie mi, chyba nigdy dotąd nie spotkałem bardziej szczęśliwego i kochającego się małżeństwa, kochającej się i szanującej rodziny niż oni. Jaki był sekret? Sekret też był bardzo prosty, bo Wandzia nauczyła pięknie swoje dziewczynki, swoje córki dbać o dom. Ona już nie mogła, ale tak je wychowała. Kiedy wracały ze szkoły, wiedziały, że mają się zająć domem, bo mama jest chora. Mąż wracał z pracy i mówił, wracam chętnie, co tam słychać u mojego aniołka, u Wandzi. Bo mówi, Wanda zawsze ma takie dobre słowo dla mnie. Ta choroba w niej wyżłobiła taką głębię duchowości, taki tak, że ona na wszystko ma mądrą odpowiedź, jakąś poradę. I przychodzę czasem z pracy zdenerwowany, a z nią tak jest dobrze mi być. I kiedyś go zapytałem, gdzie jest sukces tego, że wy się tak kochacie, bo to było widać, że jest szacunek do drugiego. To nie było udawane. To było takie piękne. I on mówi, ojcze, ludzie myślą, że ja jestem nieszczęśliwym człowiekiem, a przysięgam ojcu. Ja uważam się za jednego z największych szczęściarzy na ziemi, dlatego, że Bóg mi dał takiego wspaniałego człowieka za żonę, pokazując na Wandę.
Ona jest taka cudowna. Ona ma tyle taktu, mądrości w sobie, tyle miłości do nas. Robi więcej niż może, chociaż ją to kosztuje. I mówi, ona nas tak wychowała wszystkich, że kiedy się modlimy, stajemy się sobie tak bliscy, bo ona jest takim Bożym człowiekiem. I nie ma dnia, żebyśmy się nie pomodlili. I ta modlitwa daje nam siłę. Ta modlitwa nas jednoczy ze sobą. To jest takie cudowne. I dzieci modlą się z nami. I jest tam dlatego tak dobrze. I mówi, i wie ojciec, ja nie modlę się o to nawet, żeby Wanda była zdrowa. Widocznie tak musi być. Ja się z tym pogodziłem. Natomiast ja codziennie bardzo błagam Boga o jedno. Tu się jak wzruszył, pamięta, mówi, ja modlę się o to, żeby mi Pan Bóg jej nie zabierał. Żeby mi Pan Bóg jej nie zabierał, bo to jest moje szczęście. Moi drodzy, i ci ludzie naprawdę się szanowali, kochali. Było im ze sobą dobrze, mimo choroby żony takiej przykrej. I to była miłość. I tam było szczęście. Dlatego, że ludzie byli za sobą. Że ludzie się modlili. Jeśli ludzie się wspólnie modlą do Boga, stają się sobie także bliscy. I to jest ważne. To jest piękny sekret wspólnej modlitwy rodzinnej i małżeńskiej. I do takiej modlitwy was zachęcam, żeby owocem tych rekolekcji była też wspólna modlitwa. Było to słowo przepraszam. Żebyście nie wstydzili się prosić o wybaczenie, bo przecież jesteśmy tylko ludźmi i upadamy codziennie. No ale jeśli jest ta skrucha w sercu, to jest otwartość na drugiego człowieka. I moi drodzy, dalej środkiem do jedności rodzinnej, do tego, żebyśmy byli zjednoczeni, jest właśnie Eucharystia. Jest przyjmowanie ciała Pańskiego. Jest karmienie się ciałem Pańskim. Potrzebujemy wszyscy pokarmu, nie tylko dla ciała. Tak wczoraj mówiliśmy, potrzebujemy nie tylko odbyć nasze ciało, ale także duszę. Tak i dzisiaj trzeba to stwierdzić, potrzebujemy nakarmić naszą duszę ciałem Chrystusa. Bo ciało Chrystusa to sakrament, który daje nam pokarm na życie, które się nigdy nie skończy. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, mówi Jezus, ma życie wieczne. Popatrz, jaką wielką przysięgę, obietnicę ci daje Bóg. Masz życie, które się nigdy nie skończy, życie wieczne. Bo Bóg staje się mówić, nie pozwolę, kiedy z wiarą i miłością przyjmujesz moje ciało, żebyś zginął na wieki. Ja nie pozwolę.